naszym głównym celem jako fundacja jest zrobienie z tego sportu. Dlatego ogólnie Spico wywodzi się z Airsoftu, czyli jest to gra, która symuluje militarię, czyli to raczej są żołnierze i tak dalej. My wyszliśmy trochę przed szereg, trochę do przodu, nie że my to wymyśliliśmy, to jest jakby cały świat. My to promujemy w Polsce, czyli takie kompetytywne, turniejowe, airsoftowe rozgrywki. Jak pani widzi, gracze już nie wyglądają jak żołnierze, nawet repliki, z których strzelają, nie wyglądają jak karabinki, tylko już mając tego fan, malują jak skiny, czyli to jak Caster Strike'u. I to jest bardzo duże podobieństwo, tak samo gracze chcą się pokazywać, tu nie ma gdzie się schować, więc to fajnie wychodzi. Podobieństwo do Counter Strike'a, no to też mamy 5 zawodników w drużynie, mamy ustalony layout, czyli mamy swoją mapę, prowadzimy z tego live stream, czyli jak zobaczymy sobie nasze wydarzenia, to też widzimy jaka postać, jaki gracz gra, jest jeszcze w grze, czy jest wyeliminowany, widzimy całą punktację, także podobieństwo jest ogromne. Zawodnicy strzelają z replik airsoftowych, to są repliki zasilane na sprężone powietrze. Grałem dwie drużyny pięcioosobowe, chowałem się za tymi przeszkodami. Zadanie jest przejęcie wszystkich flag, które są za mną, żeby one się zaświeciły na kolor danej drużyny. I jednocześnie muszą sobie przeszkadzać, żeby przeciwnik tego nie zrobił. Są pewne zakazy, pewne zasady, które trzeba przestrzegać przy strzelaniu. Na przykład nie wolno strzelać nie wysuwając się za przeszkody. Cały czas trzeba widzieć cel, do którego się strzela. Nie można też podnieść na przykład repliki airsoftowej ponad linię oczu. Najpierw grałem w taki klasyczny airsoft, czyli bieganie po lesie właśnie z replikami karabinów. I później stwierdziłem, że chciałbym poczuć bardziej rywalizację, sprawdzić się z innymi zawodnikami i tak jakoś przeszło do tego. To są bardzo intensywne rozgrywki, wchodzimy tam, cały mecz trwa powiedzmy 3 rundy po 2-3 minuty. Czy ktoś, kto chce naprawdę tak uczestniczyć w takich bardzo intensywnych rozgrywkach, to po prostu będzie mu się to bardzo podobać. To, co myślę, że wiele osób nie widzi, nie czuje, to co jest najważniejsze na polu, to jest komunikacja. I niby to jest małe pole, niby to jest tak naprawdę tylko 5 osób, ale to, jak bardzo trzeba się komunikować ze swoją drużyną, jest po prostu ma olbrzymie znaczenie. Oczywiście to sport dla każdego, no tutaj nawet tak naprawdę kiedy zaczynaliśmy grać, no to w naszej drużynie był najmłodszy gracz w Polsce, aktualnie 16 lat, a zaczynał z nami, kiedy miał 13 lat, więc no tutaj wydaje mi się, że nie można się zrażać. Jak ktoś poczuje bakcyla, no to trzeba iść za ciosem i ćwiczyć i grać.